Hej, proszę bardzo, w pierwszym filmie z kolejnej nowej takiej miniserii, mianowicie wyjątkowego tema gier Pokémon Sun i Moon. Dokładnie, niestety musiałem sformatować całą konsolę, żeby to demo poszło na niej. Także widzicie, to jest jedyna rzecz, jaką na razie mam zainstalowaną w konsoli, no nawet motywów nie mam. Ale dobra, właśnie dzisiaj rozpoczniemy właśnie króciutką serię, w której będziemy właśnie przychodzili demo Pokémon Sun i Moon, które będzie zwiastunem właśnie pełnej gry, którą przyjdzie nam, mam nadzieję, przejść, prawda, już niedługo, także zaczynajmy! Zaczynajmy grę w nowej grze. Tak więc, tak, jako że to jest gra przygotowana pod New 3DS-a, uruchamia się jednak ona nieco dłużej, niżeli tradycyjne gry DS-owe. 3DS-owe znaczy się. No i tak, gra przygotuje swoje dane, więc zagramy sobie oczywiście w języku angielskim. Oczywiście gra ma do dyspozycji całe mnóstwo języków, w tym nawet japoński, koreański i chyba nawet chiński. Ale dobra, my oczywiście zaczynamy po angielsku! W zasadzie wszystkie gry w Pokémon mają chyba 7 czy nawet 8 języków i oto jest region Alola, w którym właśnie będzie toczyła się akcja gier Pokémon Sun i Moon. Także zaczynamy, oto jest nasz nowy dom, do którego niedawno wprowadził się nasz bohater. Także tak. Piękny wgląd. W sumie graficznie gra jest dosyć, powiedzmy, lepsza od poprzedników. Chociaż jak na możliwości konsoli, no to pozostawię jeszcze trochę do życzenia. W każdym razie, drogi Sun, tak się zwie nasza postać. Jeśli czytasz ten list, to musiał już dotrzeć do regionu Alola. Mam nadzieję, że nie zwymęczyła się zbyt przeprowadzka. Czy ten Greninja, którego ci tu zostawiłem, ma się w porządku? To Pokémon, który uwielbia gorąco, także powinien cieszyć się też i gorącymi walki w gorącym jakże regionie Alola. No proszę. Któż to zostawił ten list? Ale jednak właśnie nadawca musiał zapomnieć podpisać się pod tym listem. Wygląda na to, że no nie można go też znaleźć na liście, ani na odwrocie. Tak więc i dostaliśmy od kogoś Greninja. Fajnie. Lepiej udaj się do, nie wiem, jakby miejskiej hali. Tam będziemy musieli, do ratusza. Będziemy musieli tam po prostu jakby, nie wiem, zarejestrować swój nowy adres tutaj w Alolii. Okej, tak więc udajmy się do ratusza jakiegoś miasta. Także tak się prezentuje ów miasto, jakim jest Hawaii City. Tak, mamy piękne Pokémony, mieszkańców zapewne. No i tu prawdopodobnie jest ratusz. Tak więc zaczynajmy! Albo kontynuujmy w ratuszu. Dobra, do samego początku jeszcze troszeczkę. Alola-san, wiedziałeś, że wszyscy w regionie Alola wasze na powitanie mówią Alola? Alola, dopiero co się przeprowadziliśmy w ten region, Alola. Rozumiem, także przeprowadziliście się tutaj z regionu Kanto, czyż nie? Proszę czekać moment, zaraz się tym zajmę. Ach, dziękujemy bardzo. Tak więc myślę, że powinieneś odpocząć i zostać trochę tutaj. Albo poczekać chwilę tutaj. Okej, także tak właśnie prezentuje się nasza postać. Oczywiście jak w tradycyjnych grach chodzimy na tylko właśnie Circle Padzie, dodatkowo trzymając B możemy biegać. Na D-padzie, co ciekawe, już chodzić nie możemy. Natomiast kiedy przyciśniemy X otwiera nam się mini gry, w którym mamy jak na razie do dyspozycji tylko Pokémony, gdzie możemy na przykład zobaczyć wyjątkowego Greninja, który nie będzie do zdobycia w żaden inny sposób, jak tylko przez to demo. Także oto jest Greninja. Jest to Greninja, który pochodzi od Asha, czyli zapewne on był i nadawcą pewnie listu, któryśmy dostali. Także Greninja jest oczywiście Pokémonem wodno-mrocznym, znanym pewnie co niektórym z wam z regionu Kalos. No i właśnie w Pokémon Sun i Moon nieco różni się właśnie mnik, które mini stanów Pokémona, powiedzmy tak. Właśnie możemy podejrzeć tutaj, jakie ma już EV wbite. Możemy
No i poza tym normalnie możemy sprawdzać ruchy i tak dalej. Na drugiej zakładce mamy z kolei naturę tego pokolenia. Grasz Greninja ma zawsze naturę hardy, także tutaj no nie ma się co przejmować tym, że nie wpadła nam dobra. No ale cóż, no, no nie jest to jakaś super natura. No i w zasadzie spotkaliśmy go 10.17.2013? Kurczę, chyba mam niewłaściwie ustawioną datę w konsoli, ale mniejsza z tym. W każdym razie tak. Albo może on... A nie, nie, nie. Właśnie, to nie jest od daty konsoli uzależnione, tylko właśnie od daty zdobycia jakby Greninja może przez Asha w anime. Do końca, znaczy już w sumie Frołkiego, bo został spotkany na regionie, w regionie Chaos na poziomie 5. Także... No i dodatkowo jeszcze ma souvenir Rainbow, czyli odznaczkę, wstążkę raczej upamiętniającą właśnie jego spotkanie. Wróćmy jeszcze raz do stanu właśnie Greninja. I Greninja ma dodatkowo ciekawą umiejętność. Tu możemy właśnie naklikając na i podejrzeć sobie, cóż robi ta umiejętność, i ma właśnie ability Battle Bond, która sprawia, że pokonując przeciwników wzmacnia się jakby więź pomiędzy Pokémonem a trenerem, co sprawia, że staje się on aż Greninją ze wzmocnionym Water Shurikenem. No i w sumie chyba staty też mu trochę podskakują. Także tak właśnie prezentuje się ten wyjątkowy Greninja, który tak jak mówię, będzie do zdobycia praktycznie tylko w tym dniu. Może jeszcze przy jakiejś okazji będą go jeszcze rozdawali. No i co my tu mamy w sumie za ruchy? Mamy tutaj atak specjalny, jaki jest Water Shuriken, atak wodny, siła 15, uderza od 2 do 5 razy. No i dodatkowo ma jeszcze priorytet. Dalej mamy Air Lace, atak latający, dobry na poki trawiaste, który nigdy nie poduje, fizyczny 60, siła double team, zwiększa nam unikliwość. No i Night Slash, siła 70, oczywiście sprawia, że częściej kratają, czy no, ten atak ma taki efekt, że częściej trafia krytycznie niż ataki zwyczajne. No i oczywiście atak mroczny. Także mamy dwa ruchy zgodne z naszymi typami i będą one mocniejsze. Ale dobra, tutaj chyba już nie będę dokładnie mówił, co i jak wygląda, no w końcu na pewno tacy czyści, może bardziej laicy po prostu nie oglądają raczej, tylko bardziej powiedzmy zaawansowani gracze, ale dobra, gadam od rzeczy. Witaj, Valola. To do ciebie to pewnie będzie pewne miejsce, znaczy piękne miejsce pełne różnych niespodzianek. Niewykluczone. Samo to już, że witam się Alola jest swego rodzaju niespodzianką. Dobra, kogo my tu jeszcze mamy? Alola jest pełna różnych rzeczy na morzu. Albo jest pełna w ogóle rzeczy, które można zobaczyć. Na przykład jest wiele niespodzianek czekających poza miast albo za ratuszem. Także jestem pewien, że będziesz miał niezłą radochę z odkrywania ich. No niewykluczone. I ktoś tu się pojawił. Hej, czy nie masz przypadkiem na imię San? Tak, a ty? Jestem Hao, miło cię widzieć, miło cię poznać. Cieszę się, że mój dziadek poprosił mnie, abym przyszedł tutaj do ratusza. W końcu miałem przez to okazję się z tobą spotkać. Hao, zajmij się moim Sanem, powiedzmy. Pan jest panu Sana, miło mi panią poznać. Tak jestem, Alola. Tak jest, Alola. Hej, może... Może zamiast tu czekać, wolałbyś pozwiedzać troszkę miasto, co? O, to świetny pomysł. Pokażę ci najfajniejsze... No, rzeczy w mieście, San. Okej. Dobra, także teraz... Baw się dobrze. Więc możemy bawić się dobrze poza ratuszem. A oczywiście jeszcze nie pogadaliśmy tutaj ze wszystkimi, także możemy coś jeszcze czegoś dowiedzieć. Jest tak gorąco w regionie Alola, dlatego cieszę... Dlatego chciałbym bardzo mieć ze sobą jakiegoś Pokemona z wodnym ruchem. Ha, tak, żeby się nieco chłodzić. I dobra, chyba ze wszystkimi już tu pogadaliśmy. Także... Wyjdźmy z ratusza i... coś tu się dzieje. Jojo, nigdy nie widziałem cię wcześniej... Nigdy nie widziałem was wcześniej w regionie Alola. Skąd wy tu przybyliście, albo co wy tu, czego wy tu chcecie? Także idą. Albo nie, to chyba było do nas, że po prostu pochodzimy skądś daleko. Ale w każdym razie tak, jesteś z daleka. Pewnie masz jakieś rzadkie Pokémony, co? Ach, to Team Skull! Tak, one wiedzą. Nie wiem, te stypki słyną z kradzieży Pokémonów od ludzi.
Nie jesteśmy źli, po prostu jesteśmy, nie wiem, jakby tacy ostrzejsi, czy coś w tym stylu. Jest wielu ludzi, którzy mają jakby, nie wiem, interes w zdobywaniu Pokémonów innych. No to co? Daje się nam wasze Pokémony? Pokémon są naszymi przyjaciółmi, nie oddamy wam ich. W takim razie chyba będziemy musieli sami je zabrać. Kurczę, co ale wybijałem. San, masz ze sobą Pokémona, czyż nie? W takim razie zawalczmy z tymi gościami tutaj. Tak więc walczmy z teamem Skull! Tak jest, i przy nich zawsze jest taka fajna oto muzyczka. Dobra, także walczymy z Team Skull Gruntem, czyli członkiem teamu Skull, który wysyła do walki, uwaga, uwaga, Yungusa! No to jest jeden z nowych Pokémonów. Jest ciekawe, bo jest w Safari Polu chyba. Dobra, leć Greninja i walczmy! Oczywiście, żeby nasza Ability Bond, czy... Zaraz, Ability Bond, tak się nazywała ta umiejętność. Wróć. Tak, Battle Bond, aha. Żeby Battle Bond zadziałało, najpierw musimy wypełnić jakby tak zwany pasek właśnie, który jest Bound Gauge, czy jakoś tak to się zwie. W każdym razie, dobra. Musimy po prostu rozwalić parę poksów, także walczmy! Water Shuriken! Oczywiście Water Shuriken jest naszym w sumie najlepszym ruchem i spora różnica poziomowa, także bez problemu rozwalamy Yungusa. Tak więc Greninja za parę punktów expa i pokonaliśmy członka Team Skull. Ach, już koniec! No właśnie, już koniec. Szybko dało się pokonać. Dobra, także... Co? Te dzieciaki są za silne. No cóż, w takim razie spróbuję pokonać was następnym razem, także... Tak, musimy naszej starszej siostrze powiedzieć i ona wam nie zapomni tego. Okej. Nie ma się czego bać, jak długo masz ze sobą Pokémony, co? San, masz Pokémona, który zwie się Greninja. Jest naprawdę super. Chodź za mną, pokażę ci, gdzie jest centrum Pokémon. Będziesz pewnie chciał polecieć też swojego Pokémona. No i już widzimy, gdzie jest centrum Pokémon, ale oczywiście na razie chyba jeszcze leczyć się nie musimy, w końcu nie dostaliśmy ani jednym uderzeniem. Może pokazać kilka osobami tutaj. Alola, witaj w Hollow City. W Hawali City. O. Alola. Nie ma nic więcej do powiedzenia. Dobra, tu w sumie mamy, co my tu mamy? Tu mamy jakiś sklep, czy coś w tym stylu, gdzie właśnie możemy wejść i ewentualnie pójść zrobić zakupy. Wybieraj mąża, Slowpoke. Co? Dokładnie. Aha, tu mamy ten, restaurację. Zdaję z siebie wszystko, aby zrobić dobrą malasadę. To jest chyba jakieś takie danie hawajskie, do końca nie wiem, co to jest. Możemy z tobą pogadać? Nie. Albo może i możemy. Dobra, tu jest Slowpoke, a chcemy tutaj pogadać? Możemy, nie możemy. Dobra, w każdym razie tak, co my tu jeszcze mamy? Kogo my tu jeszcze mamy? Malasada może być niebezpieczna. Są takie dobre, nie, po prostu nie mogę powstrzymać się od ciągłego jedzenia. Ciekawe. Dobra, poza knajpą tutaj możemy jeszcze zerknąć, co my tu jeszcze możemy zerknąć. Jakby krupiąca na zewnątrz, miękka w środku. Jedzenie malasady daje tyle radości. Ten zapewne. Dobra, tu mamy Machirompa. Tak jest. No i w sumie poza Machirompem pewnie ma tutaj chyba nic. Dobra, zobaczmy, co mamy jeszcze w tej scenie. Tu mamy komisariat policji. Jakby nie wiem, chodzić. Walking home safely. Aha, jakby nie wiem. Spacer po domu bezpiecznie z Pokémonem, znaczy ramię w ramię z Pokémonem. Czyż to nie jest coś? Tak, to zapewne jest coś. I tu właśnie mamy komisariat policji. Także tak. I tu chyba też możemy wejść, oczywiście. No i możemy też zobaczyć, co tutaj ciekawego mamy. Chciałbyś porozmawiać z komendantem? A może po prostu szukasz Pokémonów, które go wspierają? Tak,
ale zapewne ich w tym momencie nie zastaniemy. Także dobra, to chyba wszystko, co mieliśmy w tej części miasta Hawoli. Tak więc tak, tu mamy przejście z powrotem na Melemel Fairy Terrain, czyli gdzieś możemy wyjść, tak jest, i tu mamy wybrzeże. Dokładnie, a co mamy na wybrzeżu? Tu na wybrzeżu w zasadzie nie mamy nic, tu mamy jakby port, czy coś w tym stylu. Oczywiście tu możemy wejść, możemy. Także zobaczmy, co mamy tutaj. Stąd będziemy zapewne mogli popłynąć na inne wyspy, w Valorii mamy ich trochę. Kiedy wybierasz się w różne miejsca, znajdujesz różnego rodzaju pokemony, które też tam żyją. Tak, właśnie. To są uroki gier Pokémon. Tak, teraz jesteśmy w trakcie budowy promu. Przy tym pomagają też pokemony. Także cóż, będzie chyba trochę poczekać. No, skoro trzeba. To nieważne, czy nie potrafisz pływać albo latać. Zawsze możesz wziąć prom. Tak, którego nie ma. Dokładnie. Czyli tak, na dobrą sprawę jesteśmy uziemieni w temie do jednej wyspy jak na razie. Także, no cóż. Także może chodźmy lepiej dalej do centrum Pokémon. Jakie Alola jest z dala od innych regionów. Zapewne. Także chodźmy z powrotem do Hawoli City i chodź na Shop District. To jest w sumie taka jakby dzielnica sklepowa po prostu. Dobra, chodźmy więc do centrum Pokémon, bo tam dziać się będą dalej rzeczy. Hej! Dobra, no to hej, nic innego nie powiesz. Dobra, to może tutaj ktoś jeszcze ma coś do powiedzenia. Przecież moja croissant jest słodka. Jakby nie wiem. Jest w stanie wrzucać branches, to chyba jakby gałęzie w powietrze. Albo swoje te gałęzie po prostu eksponuje w powietrzu. I to pięknie wygląda. Dobra, więc Sun, chodź tutaj do centrum Pokémon. Widziałem już je wcześniej. Tak więc chodźmy do centrum Pokémon. Wow, i zaczęła mi brygać czerwona dioda od baterii, więc momencik, szybko muszę tutaj naładować przyprycy konsolę. Dobra. Kabel jest, jest i ładujemy i gramy dalej. Tak więc chodźmy do centrum Pokémon. Co prawda bardzo nie mamy się z czego leczyć, więc nie musimy w sumie korzystać z jego, że tak powiem, usług. Tak więc tak prezentuje się centrum Pokémon Valorii. Jeśli zagadasz z tą kobietą tutaj na recepcji, to polecą one twoje Pokémony do pełni sił. Dokładnie. Albo możesz też używać potionów do leczenia Pokémonów. A coś mi przypomniało, San. Proszę, weź jednego z moich super potionów. Także dostaliśmy super potiona. Fajnie. Dobra, chyba gdzie powinniśmy iść następnie dalej? No to może się zaraz dowiemy tego. Każdy może iść do centrum Pokémon i wejść swoje Pokémony. Dokładnie. Tu też możemy robić zakupy, ale nie teraz akurat. Wybacz, ale jednak skończyły nam się towar, także Pokémon Mart jest zamknięty. Jak tak może być? Po prostu jakby mam o to miejsce. Jestem właścicielką kafejki. Która jest jakby na, nie wiem, jedną z kafejek, która poszukuje przy całym świecie różnego rodzaju wspaniałych składników. Myślę, że powinieneś wrócić tutaj za jakiś miesiąc. Serio? Dobrze, to gdzie powinniśmy iść dalej? Zaraz się, myślę, dowiemy. Jeśli masz Pokémona, to możesz zajść naprawdę daleko. Jeśli masz innego Pokémona, to kto wie, gdzie ty możesz zajść? Dobra, chyba nikt. Także opuśćmy centrum Pokémon, bo chyba to wszystko, co mieliśmy tu do załatwienia. No i jest tu ktoś. Tak, oto jest oczywiście profesor. Hej, ho! A kto tam jest z tobą? O, witamy profesorze Kukui. Także to jest Sam. Właśnie przeprowadził się tutaj z regionu Kanto. Przez cały ocean przyleciał. Całkiem super. Dobra, także miło mi się poznać, San. Mam na imię Kukui. Mam nadzieję, że się zaprzyjaźnimy. Czyżby. Profesor Kukui zajmuje się badaniem ruchów Pokémonów. Dokładnie. Badam właśnie ruchy. Różne po prostu ruchy Pokémonów i też sprawdzam ich siłę. Ej, profesorze, czy może powinniśmy. Albo.
Może powinieneś trochę potrenować, Sano. A skąd ten pomysł? Coś się stało? Właśnie wpadliśmy na ten Team School i no cóż, zaczęło robić się nieciekawie. O czym ty mówisz? Poszło jak z płatka. Rozumiem. Także... no, nie chciałbym, żebyście mieli problemy, gdy was znowu zaatakują. Także co powiesz na to, aby przejść parę prób, by stać się silniejszym? Dlaczego by nie? Wow. No naprawdę, jesteś skupiony od treningu, nawet nie musiałem ci mówić, co to za rodzaj prób będzie. Naprawdę, szacun. Chcę, abyś... Aha, jesteś tak skupiony jak Machamp, super mocny Pokémon na używanie swojego Focus Blast, czyli siły skupienia, powiedzmy. Próby są... są znane tutaj, albo są zwyczajem, który mamy tutaj właśnie w regionie Alola. Młodzi chłopcy i dziewczęta właśnie podejmują je, aby stać się silnymi trenerami. No i przy okazji jakby zacieśnić więzi ze swoimi poksami. Tak więc myślę, że będziesz gotowy, aby udać się na swój pierwszy, na swoją pierwszą próbę. Na 10-karatowym wzgórzu. Wow. Okej. Okay. Ten koleś zaprowadzi cię do tego miejsca, kiedy będziesz gotowy. Wiem, że ty, Greninja, będziecie w stanie to, nie wiem, jakby... no, powiedzmy, ukończyć, San. Powodzenia, San. Oprowadzę cię po mieście, kiedy skończysz. Okej. Okay. Dobra, więc czas na naszą pierwszą próbę! Pierwszą próbę w Pokémon Sun. Dokładnie, tu jeszcze można pogadać z kilkoma oczywiście osobami. Jeśli chcesz się udać na 10-karatowy wzgórze, to pogadaj z tym starszym gościem tam. Okej. Okay. Także powodzenia, San. Pokażę ci trochę okolice później. Okej, okay, także musimy pogadać z tym starszym kolesiem tutaj, aby udać się na próbę. Wiem, że dopiero tutaj się przeprowadziłeś, ale chcesz już udać się na 10-karatowy wzgórze? Chodźmy. Także, dobra. Pokażę ci drogę. Tak więc od razu w sumie trafimy na miejsce. Także jesteśmy na ten Card Hill. No i w tym oto tutaj miejscu już czeka na nas profesor Kikui. Dzikie Pokémony będą wskakiwały na ciebie z wysokiej trawy. Jesteś trenerem, ta, więc będziesz mógł walczyć razem ze swoim Greninjom jako partnerem. Z drugiej strony, jeśli nie będziesz chciał też walczyć z dzikimi Pokémonami, to po prostu unikaj wysokiej trawy. I tyle. Dobra, także będę na ciebie czekał wewnątrz 10-karatowego wzgórza. Które jest już przed nami. Oczywiście jest też i parę osób przed nami, także chodźmy. No oczywiście w wysokiej trawie, jakby nie było, napadają nas dzikie poksy, jak to w tradycyjnych grach Pokémon bywa. I oto jest pewien dziki Pokémon, to jest Pikipek. Jest to Pokémon normalno latający. Jest to taki, jakby można by powiedzieć, to Pokémon dzięcioł. Dobra, więc Pikipeka możemy sobie poziom 23, więc wykończymy go w zasadzie każdym praktycznie naszym atakiem. Pikipek ma ogólnie fajne ewolucje. Ewoluje jakby w takiego tukana. Dobra, w każdym razie pokonaliśmy Pikipeka. Także jest okej. Dobra, pierwszy przeciwnik pokonany. No i tu mamy kogoś, z kim można pogadać. W trakcie próby profesora Kukui będziesz miał do czynienia z Pokémonami typu smoczego. One ukrywają się bardzo, także będziesz musiał ich poszukać. Okej. Okay. Dobra, także spróbujemy trochę uniknąć trawy, chociaż w tej trawie tak naprawdę występować będzie jeszcze chyba jeden nowy Pokémon, którego nie znamy. A w zasadzie ogólnie nowy Pokémon, który doszedł w tej generacji. Pikipek, no nie, Pikipek nas już nie interesuje w sumie tak bardzo, bo już się tego pokonali. No ale dobra, rozmawiamy kolejnego Pikipeka, Earlace. Ciach, ciach i dobra. Także pokonujemy Pikipeka, no i tak, oczywiście tak jak mówiłem, to nie jest jeszcze jedyny Pokémon chyba, który występuje w tej trawie, tutaj jeszcze występuje Yungoos, ale dobra. Tędy droga, tu w sumie nie ma nic, czego byśmy... O, pewna dziewczyna, czego... co po prostu moglibyśmy sobie zebrać. Kiedy spotkają się oczy obu trenerów, to oznacza, że czas na walkę. Haha, tam już czyha na nas trener. Okej. Okay. Także jest i trener. Dobra.
Tak więc myślę, że chyba będziemy musieli się nim zająć. Więc uniknijmy wysokiej trawy i spróbujmy z tym terenem zawalczyć. Kiedy powiedziałem właśnie pod trenera, mamy tak jakby przyciemnienie. To jest jakby takie ostrzeżenie, że zbliżamy się do trenera. Oczywiście trenera można spróbować ominąć, ale chyba jednak nie tego. Tak więc zauważył nas. Hej, ty masz Pokémony, więc stoczmy walkę Pokémon. Tak, nie ma tak dobry powód do walki. Tak więc walczmy z trenerem młodzieńczym, po prostu młodziakiem, Honusem, który wysyła do walki coś tam wyśle. Rockruff. Rockruff to jest z kolei Pokémon kamienny, więc nie powinien mieć nic większych problemów. W sumie, nie tak zbyt wiele nie powiedziałem o ekranie walki w Pokémon Sun i Moon. Właśnie tu mamy po prostu z prawej strony fight, opcję Fight, Pokémon Back po lewej. Możemy też właśnie kliknąć na naszego Pokémona, żeby popatrzeć mu na statystyki. Właśnie tutaj możemy popatrzeć na tych kropkach, czy jak statystyki określone się prezentują, czy zostały obniżone, podwyższone i tak dalej. Tu właśnie możemy też podejrzeć efekt naszej umiejętności, jak i również możemy przejrzeć Pokémon przeciwnika i zobaczyć jego też i statystyki. Dobra, także użyjmy naszego Water Shurikena. On powinien być super efektywny. Tak jest. Water Shuriken Greninja niszczy. Tak, atak super efektywny. W końcu Rockruff jest Pokémonem kamiennym. No i dobra, pokonaliśmy Honusa. Przegrałem, a to była niezła zabawa. Bo czekaj, powinien powiedzieć, że to była niezła zabawa, a jednak przegrałem? Nie wiem. Dobra, więc chodźmy po prostu dalej. Bo czekać na nas będą kolejni trenerzy? Nie, nie tym razem. W sumie zaraz, tu chyba można sobie zeskoczyć, tak jest, i wrócić na plażę, ale to w sumie nie było chyba mądre, bo i tak musimy udać się do jaskini, do 10-karatowego wzgórza. Także próba przed nami. Chodźmy na próbę. Także jesteśmy w nowym miejscu, to jest 10-kartowe wzgórze. Hej, San, właśnie czekałem na ciebie. Pozwól, że wyjaśnię ci, na czym będzie polegała twoja próba. Są tutaj cztery Pokémony właśnie w 10-kartowym wzgórzu. Dwa z nich to Yangmo-O, a pozostałe dwa zwą się Hakamo-O. Twoim celem w twojej próbie będzie sfotografowanie wszystkich. Okej. Okay. Także weź tego Pokéfindera i będziesz mógł go użyć do zrobienia zdjęć. Dobra, więc dostaliśmy Pokéfindera. Fajnie. Mając Pokéfindera, będziesz mógł robić zdjęcia Pokémonu właśnie w miejscach, w których będziesz uważał, że będziesz mógł coś znaleźć. No i tak jest, jest i Pikachu. Mój Pikachu jest naprawdę silny. Jest nawet może tak silny jak i twój Greninja, dlatego myślę, że będzie dla ciebie niezłym wsparciem podczas próby. Także tak, Pikachu pomoże nam w tej próbie. Także dostajemy dodatkowo Pikacza. Także idź znajdź się Mega Off na początek. Powinien być jeden ukrywający się w miejscu gdzieś tutaj obok. W takiej jaskini. Albo dziupli. Także czas na próbę! Tak więc próba numer jeden, taką mam oto muzę w trakcie próby i teraz kiedy podejdziemy właśnie do takiego typu dziur, powiedzmy, będziemy mogli użyć naszego Pokéfindera i po prostu Pokémonowi w ten sposób cyknąć zdjęcie. Oczywiście ten Pokéfinder jest zrobiony na bazie właśnie Rotomdexa, który będzie dostępny, ale dopiero w późniejszej części gry. On będzie w ogóle zastępował jak na przykład Pokénava z gier Omega Ruby, także tutaj po cichu musimy zrobić zdjęcie temu Pokémonowi, tak żeby ten właśnie znalazł się na naszym celowniku i po prostu cyk i zrobiliśmy zdjęcie Yangmo-O. No i kiedy ten Pokémon usłyszał, żeśmy zrobili zdjęcie, wystraszył się i nas zaatakował. Profesorze, nie wspomniał pan o tym. Dobra, więc Yangmo-O nas atakuje. Także leci do walki Greninja i walczmy! Yangmo-O jest Pokémonem typu smog, stąd też i w sumie nie mam żadnych jakichś mega ataków na niego. Ale zobaczymy, jak zadziała na nim Aerial Ace. Zadziałał całkiem nieźle, cios krytyczny. Fart. Dobra, także dostaliśmy troszkę punktów expa, no i pokonaliśmy pierwszego Pokémona. No i udało ci się go
Udało ci się sfotografować pierwszego Pokemona, nieźle. Ej, wybacz, że zapomniałem ci o tym wspomnieć. Kiedy robisz zdjęcie Young Mow Auto, wtedy ten zaczyna się... po prostu jakby się wystraszy i zaczyna cię atakować. Co więcej, są typu smoczego, także mogą być troszeczkę strasznymi przeciwnikami. Ale widzę, że ty... Że twój Greninja i mój Pikachu... Ale mając swojego Greninja i mojego Pikachu, powinieneś dać sobie radę. Także zrób jeszcze 3 zdjęcia, aby ukończyć próbę. Także baw się dobrze, robiąc zdjęcia. Dokładnie, no i teraz musimy dalej iść przy tej oto ścianie jaskini. No i właśnie będziemy mogli dojść tutaj do kolejnej dziury, w której właśnie wyczuliśmy jakby Pokemona. Także czas zrobić kolejne zdjęcie naszym Pokefinderem. Także Rotom do dzieła. O, ten tutaj biega. Właśnie tu możemy też sobie zmieniać celownik na L. Właśnie robić sobie kratkę, czy właśnie tutaj ten krzyżaczek. Ale my musimy użyć krzyżaka, żeby Young Mo O był na środku, gdy robimy mu fotkę. Także Young Mo O się znów wystraszył kolejny. No i kolejnego przyjdzie nam pokonać, także... Znów mam do czynienia z Young Mo O. Tak więc, leć Greninja! Dobra, tym razem użyjmy może Night Slash'a. W sumie nasz właśnie atak... I kiedy już walczyliśmy z jakimś Pokemonem, to teraz może podejrzeć właśnie, który atak jest efektywny, który nieefektywny, bądź super efektywny, ale oczywiście takowych nie mamy. Także nasz Night Slash powinien być naszym najmocniejszym uderzeniem, powinien załatwić w sumie Young Mo O jednym uderzeniem. No i też tak się dzieje, także 350 ekspa i pokonaliśmy Young Mo O. Dobra, także mamy już 2 zdjęcia. No i tam już słyszę jakiś inny odgłos. No i ten inny odgłos dobiega gdzieś stąd. Tak, tu trzeba uważać, żeby nie zeskoczyć. No i tu będzie już ten Hakamo, czy jak mu tam było. Czyli wyższa forma jak mało po prostu. I ta wyższa forma jak mało jest z kolei już Pokemonem smoczo walczącym, stąd też i mój Aerial Ace będzie super aktywny, a ten biega. Dobra, udało nam się go uchwycić. Także Hakamo Wow wystraszony nas atakuje i z Hakamo Wow będzie nieco ciężej się pobić i też to jest po prostu wyższa forma Young Mo Wow. Także Pokémon Smog Walga. W sumie dosyć ciekawe połączenie typów, ale mega słabe na taki typu Fairy. Naprawdę. Dobra, i w tym przypadku super efektywny będzie nasz Aerial Ace. I niewykluczone, żeby nawet załatwił właśnie Hakamo Wow. Jednak nie, dobra, to jest już Attackle. Co nas minimalnie zaboli. Także jeszcze raz Aerial Ace. Ciach, ciach. No i pokonujemy Hakamo Wow. Także kolejny Pokémon pokonany i już powoli zdobywamy kolejny też i poziom. Dobra, no i tak, zafotografowaliśmy 3 Pokémony. No i teraz... Coś grubszego gdzieś tam się kryje. Tak jest. I to będzie kolejny Pokémon. Pokémon Totem, którego będziemy musieli pokonać. I właśnie on znajduje się przy wyjściu z jaskini. A zaraz, jak pójdę tutaj, nie, to donikąd nie dojdę. Także kolejny Hakamo Wow na nas czeka. Tuż za rogiem gdzieś tu. Tak więc... I tak, mamy kolejnego Pokemona, użyjmy naszego Pokefindera i spróbujemy go namierzyć i uwiecznić na fotografii. Także jest i Hakamo Wow. Fota! I Hakamo nas namierzył też! I leci nas... zaatakować. Ten jakby wydaje się być większy. Dokładnie, gdyż to jest właśnie totem naszego treningu. Naszej próby. Także totem Hakamo Wow chce z nami walczyć i totemy mają to do siebie, że mają dodatkowe efekty w czasie walki. Na przykład mogą sobie wzmacniać statystyki, dokładnie, także to wzmacnia jego specobronę. Co prawda ja będę go atakował atakami fizycznymi, więc tutaj specobrona nic się nie zdaje. Dodatkowo totemy też mogą przywoływać dodatkowe właśnie ataki. Tu mamy kolejny na dolnym ekranie właśnie ten plus, czyli widzimy, że statystyki tego Pokemona są wzmocnione. Tak więc użyjmy naszego Irelace'a, aby osłabić Hakamo Wow. No, jest działa nasz atak całkiem nieźle, to jest już Automize, który mocno wzmocni szybkość tego Pokemona. Gra się dość nie na starym 3DS-ie, no ale cóż. No i teraz Hakamo przyzwał właśnie dodatkowego Pokemona. I tym dodatkowym Pokemonem jest właśnie Rockruff. Dobra, także walczmy. Teraz mam już trochę więcej Pokemonów i gra się tnie naprawdę strasznie. Także Water Shuriken będzie super efektywny na Rockruff, także wykończmy go. No i kiedy już rozwalimy jakiegoś Pokemona w polu walki, wtedy będziemy mogli użyć naszej umiejętności Battle Bond, co z kolei wzmocni naszego Greninja.
Dokładnie, i tak, Kraków padł i teraz Greninja właśnie ma pełny Balbant, więc może ewoluować jakby w Greninja Asha. Dokładnie, teraz będzie miał mocniejszego Water Shurikena, ale w sumie na nic się to za bardzo nie zda, z tego względu, że Water Shuriken niestety nie jest jakiś super efektywny na Hakamo-O, także użyjmy naszego Earl-Lace'a. Wow, headbutt! To może trochę zaboleć w sumie. Dobra, i Earl-Lace. Dać Greninja. Greninjo Asha. Dobra, także pokonujemy Hakamo-O i w ten sposób w zasadzie ukończyliśmy naszą próbę i zdobywamy poziom 37. Także statystyki nam rosną. W sumie mogłem podpatrzeć, jak wyglądały statystyki Greninja przed jego ewolucją. No i pokonaliśmy totem Hakamo-O. Czyli tak na dobrą sprawę ukończyliśmy naszą próbę. Tak więc... A, jest i profesor. No nie wierzę, że udało ci się pokonać totemowego Pokemona, San. Ty i twoja drużyna naprawdę jesteście niesamowici. Woo! Wygląda na to, że udało ci się zrobić zdjęcia wszystkich czterech Pokemonów, łącznie z Pokemonem Totemem. Tak więc ukończyłeś próbę. Gratuluję, San. W zamian jako prezent dam ci Z-Ring. Z-Ring to jest przedmiot, który umożliwi nam wykorzystywanie jakby ruchów Z. Czyli ruchów specjalnych, które wcześniej w grach nie były dostępne. To jest nowość. A, jeszcze jedno. Dam ci też Z-Crystal. A to z kolei umożliwi nam też poniekąd robienie właśnie... A, dostaliśmy Electrum Z. I właśnie ten kamień Z jakby... właśnie kiedy masz Z-Ringa i Z-Crystal, będziesz mógł używać naprawdę wspaniałych ruchów na naszych Pokemonach, zwanych Z-Moves, czyli ruchami Z. No i właśnie później mamy właśnie te przedmioty do poszczególnych właśnie typów Pokemonów właśnie z tymi Z-kami. W tym przypadku mamy do elektrycznych, więc będziemy mogli używać na przykład Z-Move'a na Pikachu, którego mamy pożyczonego. Także San? O, i leci, jak mu to było? Hał, o właśnie. Wow, masz Z-Ring. Także czyżby udało ci się ukończyć próbę? Gratuluję. Także to kolejne. Także masz ukończoną już próbę na swoim koncie. Ale spójrz tam. Idzie Team Skull. Idą raperzy. A, zapomniałem, że dałem ci mojego Super Potiona i moje Pokémony. Aha, i że musiałem przed nimi uciekać aż tutaj. A, okej. Okay. Starsza siostra! Albo siostrzyczko! Tu oni są. He? I któż to jest? Jestem Plumeria, jedna z przywódczyni Teamu Skull. Aha. A ty musisz być sam, ha? I pomyślę, że trener tak jak ty... Aha, wyglądasz na trenera, który mógł... może za tym stać, albo coś w tym stylu. Ej, sobie idzie? Siostrzyczko, chyba... Nie odejdziesz tak i nie mszcząc naszych, no nie wiem, nas po prostu. Jeżeli tego nie zrobisz, siostrzyczko, no to strasznie nas zaboli. Czy coś w tym stylu? Łapie. Także czas na troszeczkę, powiedzmy, na moje przedstawienie. No cóż, San. Pikachu może teraz używać z mocy Z, także... ale tego będziesz mógł użyć po prostu tylko raz w czasie walki. Będziesz musiał zmierzyć się z nią. Albo może zdecydujesz się zmierzyć z nią z Greninjem i jego Water Shurikenem. Albo może Pikachu, który może używać ruchu Z. No, nie wiem, zaraz zobaczymy. Jeśli dajesz mu podpowiedzi, to lepiej powiedz im, jak ze mną walczyć, czy coś w tym stylu. W każdym razie... Dobra, walczę z Plumerią.
Myślisz naprawdę, że twój Pokémon będzie w stanie, że będziesz w stanie pokonać mojego wspaniałego Pokémona ruchem albo mocą Z? Tego to ja nie wiem. Ale cóż, włączmy więc Flamirion, która jest adminką teamu właśnie Sko. Tak, w pewnej grze też będzie nam się z nią zmierzyć, niejednokrotnie. Więc Flamiria wysyła do walki oczywiście Golbata, Pokemona nietoperza, którego doskonale znamy. Szkoda, że on nie dostał Alola formy. Właśnie tutaj te cztery mają Pokemony w innych Pokebolach i właśnie my ta start musimy użyć tutaj Pikachu. Oczywiście możemy sobie chyba zmienić Pokemona, no ale czy to ma sens? W sumie nie, pokażę wam jak wygląda Z-Move. Także możemy użyć właśnie Z-Power, no i dzięki temu użyjemy naszego potężnego ruchu, jakim jest Giga Ball Havoc, który jest przepotężnym atakiem elektrycznym. Tu możemy właśnie podejrzeć sobie o mnie informacji, ma siłę aż 175. No i właśnie jest to właśnie, siła tego ruchu jest zależna od jakby takiego początkowego ataku Pokemona. Czyli w tym przypadku mamy, jakby on wchodzi zamiast Thunderbolta. Czyli jak mielibyśmy Thundershock, to wtedy byłby inny Z-Move. W tym przypadku mamy właśnie Thunderbolt, czyli mamy Giga Ball Havoc, który ma taką właśnie siłę. Dobra, więc użyjmy naszego przepotężnego ruchu. Także Pikachu do dzieła! Tak, Pikachu jest pełen mocy Z i używa teraz pełnej mocy Giga Ball Havoc. I oto leci potężny elektryczny strzał, się 175, który wręcz niszczy Golbat. Oczywiście jednym uderzeniem, gdyż to był ruch super efektywny. Okej, te ruchy Z to jest normalnie... Ach, cóż, widać, muszę przyjąć tę porażkę. I 4000 zwycięstwo, wow. Dobrze płacą tutaj. Jak się nazywałeś, San? Jesteś całkiem niezłym trenerem. Ale cóż, następnym razem się pójdzie tak łatwo, z pewnością. Także do zobaczenia później. I poszła. Czy przypadkiem wprowadziłeś się dopiero do Aloli? Jesteś lepszy nawet niż... Lepiej dziękuj naszej siostrzyczce, że potraktowała się ulgowo. Jo, sis, zaczekaj. Okej. Dobra, więc pokonaliśmy Team Skull. Co za wspaniała walka, San. Woo! Pikachu, dzięki za... pomogłeś też... mu podczas próby. W sumie Pikachu za bardzo udziału tam nie miał, ale Pikachu wrócił do profesora Kukui. Także jesteś naprawdę wspaniały, San. Także dałeś wszystko z siebie i mocy swoich Pokémonów, pokazując wspaniałe ruchy, których byłem w stanie żyć. Tak. San, z tego dnia stajesz się wspaniałym trenerem Pokémon. Też chcę być wspaniałym trenerem. No cóż, obaj macie szansę stać się wspaniałym trenerami, podejmując kolejne próby na po prostu wyspach. Hej, San. Teraz, kiedy ukończyłeś próbę, co powiesz, żebym pokazał ci, gdzie można kupić Malasadę? Wspaniały pomysł, tak. Jako powitalny prezent... Dobra, to będzie coś od Emie. Dobra, każe się... chodźmy jeszcze po mamę Sana. Dobra, wszyscy teraz czas na... żeby zjeść trochę masady w sklepie. Okej. Dobra, więc gra się zapisuje i na tym, moi drodzy, kończy się pierwsze przejście dema. Tak więc teraz mamy krótką scenkę, która przedstawia nam pełną wersję gry. Także... tak, będziemy mogli pływać na Pokémonach, rozwalać skały, widzimy dużo różnych postaci. Spotka nas niejedno wyzwanie ultrawisty i legendarne Poxy. I to wszystko czekać na nas będzie w pełnej wersji gry. Tymczasem w tym filmie to będzie wszystko, co się do usłyszenia w kolejnym filmie z serii Pokémon Sun i Moon. Specjalne demo. Także do usłyszenia. Cześć!